No dzień dobry wam wszystkim, witajcie w tym pięknym dniu. Dzisiaj zagramy sobie w kampanię w Medievalu 2 bez żadnego śmierdzącego dodatku, który po prostu powoduje mi tylko crashe i ból głowy mi przysparza i w ogóle jest do dupy, bo wkurzam się. Dzisiaj po prostu pogramy naszą piękną Polską, moi drodzy. Polską? Gdzie jest napisane Królestwo Polski ze stolicą w Gnieźnie, a później w Krakowie przyjęło chrzest w 966 roku i szybko rozprzestrzeniło swoje wpływy. W roku 1000 podczas zjazdu gnieźnieńskiego cesarz Otton III traktuje Bolesława Chrobrego, wówczas księcia, muszę wam tutaj napomnieć, jako równego królom. Chrobry ustanawia w Gnieźnie arcybiskupstwo, podbija Kijów, rozszerza swą władzę na Czechy i Morawy, a wykorzystując spór cesarza z papieżem, zajmuje też Łużyce, Milsko i Miśnię. W 1025 koronowany na króla Polski, pierwszego z dynastii Piastów. Zasada kampanii oczywiście długa. Utrzymanie regiony 45, w tym region Jerozolima. Trudność kampanii, proszę bardzo, na bardzo dużą, bo wiem, że lubicie. Zarządzanie miastami oczywiście, brak limitu czasu bitwy trzeba wyłączyć. I nasze mocne strony to potrafimy użyć bardzo silnej konnicy, to wiadomo, nie, bo to Polska. I słabe strony raczej silna piechota. Poland, a once proud kingdom, has fractured and splintered into a fragment of its former glory. Yet even invasion and division cannot break the spirit of these stoic people who toil to rebuild this once great land. To the Polish people, an empire seems as distant a dream as a reunited kingdom. A king must stand strong and fight if ever this land is to rise to its potential. Nie wiem, czy tam w ogóle w filmie zwróciliście uwagę, jak rycerze nie opuszczali kopii, nie? To wiecie, takie... Kurwa! Polacy! Rycerze, nie tam opuszczajcie kopii na tych, kurde, psich ottomanów, saracenów, śmierdzących! Kurde, pokażcie im, że nasze konie zgwałcą im głowy! Dobra, to tyle wstępu. Mamy tak, Kraków i Halicz jako pierwsze miasta, tak? Dobrze mówię? Dokładnie. Populacja 3000, tutaj 1100. Mamy tu jakiegoś król Władysław Mistrz, nie znam gościa. I książę Zbigniew. Król Władysław Mistrz, a gdzie jest Chrobry? Czyż mówię, że mamy tutaj Bolka. Gdzie on jest? Tutaj? To jest Bolesław Herman. A to może on? Nie, kurwa, Herman, Chrobry. To chyba jest różnica, nie? Dobra, w dupie, zaatakujmy sobie Toruń. Oblężymy go przez kilka tur. Tutaj doszkolimy sobie jakieś jednostki. I oczywiście zaczniemy sobie od kopalń. Daje nasz 340 na turę. Muszę trochę ściszyć, bo nie słyszę, co gadam. Kiedy ten tutaj paździerz mi tutaj coś opowiada dodatkowo. Dobra, postawmy sobie w takim razie od razu warsztat garbarski. Potem kościół, żeby tam nasz papier był zadowolony. Halicz natomiast ulepszenie sobie zróbmy, potem drogi i urząd werbunkowy. Tak będzie na początek dobrze, okej. Dalej, wysyłamy sobie szpiega, żeby zobaczyć, co tu się dzieje i w sumie gdybym wysłał te trzy jednostki tam w Krakowie, zaraz tutaj będą nowe jednostki, więc spoko, dobra. Od razu walniemy sobie tutaj wieżą tą. Wrocław, dobrze, nie ma problemu w ogóle. 2,5 tysiąca aż do przodu, bardzo mi się podoba. I oczywiście oblężenie. Ogólnie z tego co widzę nie mamy jakichś wielkich szans, chociaż wyślę na nich generała, ale... Czy on da radę? Ludziska, czy on da radę? Weźmy sobie, wyślimy wszystkich tutaj jeszcze. Doszkulmy tych dwóch, niech będzie, potem się ich pozbędę, bo ich nie lubię ogólnie. Wolę tę milicję włóczniczą, bo przynajmniej mają premię do walki z konnicą. Tutaj tego dziada mam zamiar puścić po granicy, żeby sobie postawiał kilka wieżyczek. Tutaj gdzieś kolejną, potem tam kolejną i tak dalej. Wiecie, o co chodzi. Dobra, mam nadzieję, że ci nas nie zdradzą.
bardzo dobrze, jestem was dumny, chłopaki. Dobra, tutaj jeszcze trzy tury, nie? Tutaj akurat nie ma wielkiego problemu, mamy trochę sporo, całkiem sporo jednostek, także okej. Ile możemy o zarobkości utrzymania? Trzy jednostki, bardzo dobrze. Bardzo mi się podoba. Weźmy, podnieśmy sobie podatki? Dlaczego nie? Dobra. Marek, wieżyczkę postaw. Andrzeju, przejdź teraz tutaj, postaw wieżyczkę w tym miejscu. A potem tu i tam i o. Okej. Nie będziemy się tutaj cergielić, także na szkole trochę jednostek i będziemy sobie po prostu zdobywać jak najszybciej to wszystko, co jest do zdobycia. Tutaj jest Magdeburg, jest Szczecin, na Szczecinie mi przede wszystkim zależy, tak samo tutaj jest jakieś miasteczko, nie pamiętam jak się nazywa. A zaraz się pewnie dowiemy, może Katowice? Katowice? Katowice pewnie nie. Kapitan Tomasz, nie chciałaś w dupę, Tomasz, no dobra. Powiem wam, że jem zupę krem z dyni i jest kurwa bardzo niedobra. O fuj, jak ona jest niedobra, fuj. Idź, niechaj wojska dadzą ognia. Shakespeare, Hamlet, coś tam. Gówno. Dobra, którędy oni wyjdą? Tędy zapewne wyjdą. Także dobrze. Przenieśmy sobie armię gdzieś tutaj. Na szybkim movemencie. Króla tutaj i dawaj do przodu. A, ci idą bokiem. Dobra, to na tych się tutaj rzucimy. Teraz im wpierdzielimy konnicą. Wiem, że to jest milicja włócznicza, ale mam to gdzieś. Tutaj Pawły będą jechać i będą strzelali do nich. Ogólnie zauważyłem, że poziom AI w tej tutaj grze, przynajmniej dla tej jazdy z krótkim zasięgiem, jazdy strzelczej z krótkim zasięgiem, jest całkiem do dupy. Bo zanim oni się zreflektują... O nie, dobra, teraz działa. Cofam. Bardzo dobrze działa. W ogóle ta jednostka jest bardzo mocna, muszę powiedzieć wam. To polska szlachta, ja ją będę rekrutował. A tu się zbugowali chyba, bo cały czas trą miapę. Tak jak ja. Dobra, nie. Ustawcie się po prostu tak w rządku, żeby było wszystko w porządku. Nimi przebiegnijmy trochę na bok, bo wiem, że tutaj też strzelają nas łucznicy. Są tam na dole w tych czapkach fajnych, szpiciastych. Ci tutaj robią kupę na samą myśl o tym, że mają z nami walczyć. Bardzo dobrze, bardzo mi się to podoba. A teraz nasz królik niech tam biegnie i niech ich tutaj masakruje. A może jakoś tak od tyłu byście właśnie podjechali, co? Tak nie w tarcie, tylko tak bardziej w dupę i tutaj rzucali te oszczepy. To by było to. To ja jestem jak najbardziej za. Dobra, czy będzie szarża? Nie będzie szarży, oczywiście, że nie będzie szarży, bo po co? To też jest przykre. Ile tu zostało? 92. Czy to jest ich dowódca? Nie, to nie jest ich dowódca. Dobra, wbijmy się w tych. Może tym razem będzie szarża. Fajnie by było. Ale coś czuję, że nie mamy na co liczyć. No szarża, no... Dupy wołowe, dobra. Gdzie jest nasz kapitan, ten generał? Jak mu tam? Nie widzę go. Może już umarł? Nie. Na pewno jest gdzieś tutaj z przodu. Prowadzi swoich ludzi do boju. Nie no, poważnie, gdzie on jest? O, tu jest, dobra. Okej, z milicji włóczniczej praktycznie nic nie dostało. Nasz oddział łuczników mógł sobie podejść bliżej w sumie i poatakować ich trochę. Tutaj ta milica właśnie zachodzi nam na plecy. A, są chłopcy łucznicy, dobrze, trzeba ich tutaj pognać. Trochę nam pewnie jednostek teraz zabiją tą salwą, niestety. Nie ogarnąłem, myślałem, że... No proszę. No kto by się kurka spodziewał, co? No ja na pewno, nie? Dobra. W sumie, jeszcze trochę ich tu pogonić, nie? Póki można. Bo ten trzeba i tak będzie uciec. Bo nam milicja włócznicza na te... tam wchodzi na coś. Dobra. Nie mamy już strzału, więc... Znaczy strzał, tych śmiesznych naszych nie wiem czego. No nie w pościgu, mocią panie, weź szarżuj go. O, proszę. No co za... Mówię, ta gra mnie naprawdę czasami przyprawia o ból dupy. Dobra, wybijmy się na tamtych. Wybijmy się na Kimperze, dawaj.
Drwalibym jeszcze, powiem wam, chętnie nawet pociumciał tutaj tą konnicą, także niby jest lekka. No i proszę. I tu w konnicę. Nie, w milicję łuczniczą. Boże święty, co za tępe paździerze z tych naszych strzelców, z tego naszego generała tam. Kto to jest? Ten mistrz jakiś tam, nie? Kretyn, nie mistrz. Dobra, zajmijmy się tam tymi, tutaj się rozpieszli, ale my sobie ich tutaj trochę pobijemy. Bo to są powstańcy niemieccy, my nie lubimy Niemców, także myślę, że jak najbardziej fair będzie, jeśli ich po prostu wyrżniemy co do jednego. O, łucznicy, przestańcie strzelać, przestańcie w ogóle się udzielać tutaj. No. Oczywiście, że będą zadowolone, bo nikt nie lubi Niemców. A ta zupa jest niedobra. Okupacja pokojowa, bo to nasi tutaj, nasz Wrocławik by jest tutaj tak naprawdę, a nie niemiecki. O, Praga. Pragę też można było zdobyć. Jeśli się uda, byłoby fajnie. Wiecie co? Doślimy sobie te jednostki potem, a my zaatakujmy. O! I tak to ma wyglądać. Pyk. A reszta do nich. Dobra. Szybko zanim ten, zanim nam tutaj Niemcy będą chcieli zająć Pragę. A Praga to jest miasto, także będzie fajnie. Myślę, że Szczecin można by sobie przebudować na spokojnie na miasteczko, a Magdeburg, jeśli nam się uda zdobyć, to oczywiście zostaje tutaj Magdeburgiem, czyli jakimś tam śmiesznym zameczkiem. Dobra, no i bierzemy konnicę samą, nie? Wiem, że jest beznadziejna do oblężeń, ale myślę, że mimo wszystko da radę. No, tu jeszcze dwie tury. We Wrocławiu możemy sobie zrobić to i to. Okej, okay, tutaj sobie damy w sumie niskie podatki, żeby jak najszybciej nam się jednostki, populacja rosła. Tutaj można już bardzo duże podatki dać, dobrze. Jest różnica, nie? Niskie, 1147, 1547, także 400 zł jest jak najbardziej na propsie, moim zdaniem. Umocni region Wrocław, nie ma sprawy, tylko poczekajcie, aż mi się tutaj zrobi ten mur. Ile mam czasu w ogóle na to? 5 tur, a to nie poczekacie. Szkoda. Tutaj mamy brzydko, jeśli chodzi o te jednostki. Czekajcie, tutaj sobie to wywalimy. Tu ten kapitan Aleksy nam śmierdzi w tym miejscu. Brak na tym obszarze generałów kawalerów. O, ho, ho, idziemy się dupczyć. Idziemy się dupczyć. Dobra, mamy na pewno dyplomatę do zbudowania, do zrekrutowania i kupca trzeba będzie zrobić, okej. Nie mam gdzieś agenta tutaj w postaci? Nie mam. O, szkoda, a dziwne. Okej, gdzie tutaj jest 20% katolicyzmu, nie? Trzeba go tak najszybciej tam wysłać. Tu mamy 90, tu mamy 75, nie jest tak źle, okej. No i ruszyli. Bolesław Herman, zobaczymy, jak się sprawisz. Mam nadzieję, że nie umrzesz mi w tej misji. Ja zjem zupki, a zupkę wy sobie przeczytajcie i popatrzcie na te brudatych tutaj Saracenów. O, jaka ona jest niedobra, fuj! Dobra. Łucznicy mogą stać, tych wszystkich do przodu. I no chyżo, panowie. A Bolek gdzieś tam z boku będzie sobie szarżował. To w sumie ich trochę dalej. Także ma możliwość oszarżowania, nie? Dokładnie. Bolek niech stanie tutaj. My czekamy. Tych łuczników też można by było bliżej dać. Kurde, a dobra, strzelają. Także dobrze jest. No i wy chłopskie paździerze, myślicie, że przeżyjecie? Dupa! Ciach, 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 nie żyjecie. Może nie wszyscy, ale... Ale przynajmniej większa większość może umrzeć w tym momencie. Nie no, żartuję, co ty o takich gównianych łuczników, to chłopcy łucznicy w ogóle, oni mają tam 5 ataku? No... Bieda straszna. Dobra, wykryłem właśnie generała, kapitana. Także ja jestem za tym, żeby go po prostu tutaj capnąć i udupić. Tę milicję kurzniczą w ogóle się na nich rzućmy. Mam nadzieję, że będzie szarża, bo jak będzie szarża, to będzie zdewastująca. No, panowie. Tylko opuśćcie. O Jezus Maria, idą! Idą jeden z pałą, drugi z dzidą.
I ciach babkę w piach. I jeszcze ich tutaj wychędożyć mieczami. Dobrze, i uciekać. Nie mam zamiaru tutaj tracić Bolka. Ale bardzo ładnie tutaj stracili jednostek podczas tego ataku. I ciach, 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 jeszcze tam kilku zabić. Hop, 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 hop. Ale wszyscy uciekają. Co za pasierby. Dobra, zobaczmy tylko jak rośnie nam tutaj ilość więźniów. Panowie ucznicy, przestańcie strzelać, bo jeszcze mi Bolka tutaj utopicie. Tego bym nie chciał. Okej, ale z tą milicją łuczniczą to też nie jest jakiś tam najlepszy pomysł, nie? Żeby tutaj z nimi walczyć. Dobra. Myślę, że możecie się znowu odpalić, panowie łucznicy. Gdzie jest Bolek? Bolek! Ale nam wyrżnęli tych konnych. Czy Bolek uciekł? Tak, uciekł, dobrze. Bardzo dobrze. Rzućmy naszą milicję łuczniczą na nich, a potem zastrzelmy ich, znaczy zabijmy ich generałem. Ciach! Tutaj też bardzo ładnie zadziałali. Dobra, jak to wygląda? Czy damy radę tutaj wjechać na szarży? Mam nadzieję. I pyk! Doskonale. Like the coward he is. Spirit of his army. Dobra. Jest, Jezus, myślałem, że to mój. Dobrze jest. Tear tile and run. Dobra. Trudno jak ten tutaj gościu mówi. Jest to takie bardzo pokrzepiające, mógłbym powiedzieć. Dobra, dopóki możemy, to ich tutaj wybijmy. Dobra, wystarczy. 62 straciłem, nie jest tak źle. I zupka. Piękne te trybusze, prawda? Okupacja. Biedni idioci myślą, że coś dadzą radę tutaj zdziałać, a nie, dupa. W sumie weźmy sobie do szkulmy dwie jednostki tych najemników, one są po 185. Kapitan najemników zniżka 10% na koszty trenowania jednostek, 10% do zysków z grabieży. Fajnie! Fajnie! Dobra, garnizon zamkowy, farmy, warsztat i kapliczka. Może kapliczka nad pierwszą ma tylko jedną turę. Tyle to jeszcze przeżyje. Dobra. Pyk i te cztery jednostki powinny zdobyć, a spokojnie to i Yasi. Tutaj zamek ulepszenie. Albo nawet drogi, nie będą pierwsze. Bo zaczynamy trochę słabo oglądać z hajsem, nie? Kusi mnie, żeby Toruń też przerobić na, w sumie na miasto. Dawaj na miasteczko. Dobra, to jeszcze trzy tury. Mamy bardzo słabo z kasą, to mi się nie podoba. Zaraz powinno być nasze. Ta pioska, czy jakie tam na imię ma, trzeba zaraz wydać z jakiegoś gościa, żeby polepszyć te stosunki międzyludzkie. Nie no, między państwami. Wiecie, o co chodzi. No chyba żartujesz ty. Pyk. No, 200 florenów chciała ty, jaka głupia. No, Węgry, Węgry, dawaj, dawaj. Prawo handlowe będą mapy, dobrze. Bardzo chętnie przyjmę. Polak, Węgier, dwa bratanki. Myślę, że nawet można sobie tutaj zaszaleć i z nimi w sojusz potem wejść. O, heretyk. Sextus, ale fajne imię. Chyba nie dam rady umocnić region. No trudno, nie obchodzi mnie to w sumie. Nie, ani mnie to nie boli, ani nic. Punkt handlu żywnością, kościółek potem, pyk, warsztat garbarski i to coś. Farmy. Do 2000 to trochę potrwa, także dobra. Zapiał. I tyle jeśli chodzi o IAS. I dobra, trzeba lecieć teraz w tę stronę gdzieś. Tam też coś na pewno będzie. Ulepszył sobie mury, punkt handlu żywnością, straż miejską, farmy, to i jo. I bardzo jest dobrze, i smacznie, i w ogóle. I pieniądzów nie mam. Magdeburg nam oblegają raczej. No nie jestem w stanie wszystkiego naraz zdobyć, no trudno. Chociaż byłem w stanie, kurde, dobra, idziemy tam. Lecimy na Szczecin, jak najszybciej. Pyk.
O, w Toruniu są teraz niezadowoleni. Zapomniałem, że tutaj jest, kurczę, przecież ten... miasteczko teraz, a nie zamek. No dobra, no mamy Wiedeń, trzeba będzie już tutaj z nimi pogadać. Ale najpierw walka z rebeliantami. Mają pancerną straż, niesamowite. Kapitan Eusebiusz. Czy nikt nie pomieści ran, których doznałem od jednego niepokornego kapłana? Nie wiem w ogóle, o co chodzi czasami w tych wszystkich tutaj cytatach. Co to kogo obchodzi, że jakieś tam rany wycierpiał od kapłana? Widać, że nie zasłużył. Dobra, w sumie to was do przodu głównie. Rozciągnijmy was w ten sposób. Was tutaj dajmy sobie z boku. A tych tak. Chociaż nawet opowiem wam, że o, w ten sposób. Będzie dużo lepiej. Pyk, pyk, pyk. Te jednostki techniczne sobie staną, będą sobie strzelać. Generał tam gdzieś, o, wiecie, o co chodzi, nie? Z tym generałem. Dlaczego idiotoś nie ruszasz, o? Dobra, wy się ustawiliście, prawda? Więc teraz możecie sobie strzelać, jak tylko znajdą się w zasięgu, oczywiście. Dobra, no i niech zaczynają. Już myślałem, że widziałem generała, ale nie. Dobra, wyszarżujmy może. Tutaj grupka się rzuciła, ta reszta tak trochę później. Ale w sumie całkiem za szarża wyszła z tego co widzę. Nasi łucznicy strzelają do naszych, ale tak ma być. Tak chciał Bóg. Dobra. Ci zaraz będzie po nich. Tutaj jak to wygląda? Gdzie jest w ogóle generał? Trzeba mapę przybliżyć po prostu. Tutaj jest. Brańcy słowiańscy. Okej, to stańmy sobie z tej strony. O, tu. Byk. A nasz generał, dawaj w pancerną straż, to tam nie będziemy się szczypać. Jeszcze zostaną zgwałceni. Zwłaszcza, że tam ten śmiałek to... O, właśnie. I teraz też szarża, proszę mości, panowie. Kupą, panowie! I pyk! Ty, tak się mówi, nie? Że ta końca ta strzelecka jest lekka i w ogóle? A jednak... daje radę. Dobra, koniec bitwy, nie będę się tutaj szczypał z nimi. Zwłaszcza, że kończy się tam czas antenowy. Dobra, okupacja osady. Pyk i Praga jest nasza. Nie chcę pan doszkalać tych dziadów, bo oni są dość drodzy, także ich nie potrzebuję. Tutaj kopalnie wyglądają, plus 200, całkiem nieźle. Teraz są tutaj duże, myślę, że można by zrobić. Tak samo strażnicę miejską. Okej, warsztat garbarski na razie. Nie punkt handlu żywnością, nie? Bo chodzi nam o to, żeby jak najwięcej hajsu na początek ściągać. Tutaj duże podatki, zaraz 1000, no też 400 więcej, dobrze. To mi się podoba. Widzę to dobrym. A, bo w sumie, dobra, lećmy tam na nich. Doszkulmy sobie jedną milicję, tutaj sobie będzie trzeba zrobić port, bo port nam bardzo dużo da. No proszę, i jednak się odpuścili z Yasi. No co za dziady. Dobra, misja nieudana, budowa dokończona i coś tam. Tura. Tak, francuska dzieweczko? I bring word from France. A jakbym ci dał jeszcze legendę na mapy? I think not, Mio. Ja, chyba cię boli dupa. Dobra. To ani tego, ani tego. Oui. Adieu, noble seigneur. Oui, moi not. Au revoir. Au revoir i tobie. Nowa misja, wyślij emisariusza do cesarstwa niemieckiego. No to zrobimy to, ale to w następnym odcinku, moi drodzy. Także ja się z wami żegnam. Mam nadzieję, że wam się podobało i do zobaczenia następnym razem. Cześć.